Witam serdecznie na kursie przeznaczonym do przygotowania się do zdania egzaminu Cisco CCNA 200-301. To jest taki nowy egzamin, który całkiem niedawno firma Cisco wypuściła na rynek. No i ten kurs służy do tego, żeby przygotować się do zdania tego egzaminu, ale również służy do tego, żebyś mógł rozpocząć swoją przygodę jako administrator sieci. To jest, powiedzmy, główne zadanie tego kursu, a dopiero późniejsze zadanie to jest przygotowanie cię do zdania tego egzaminu, ponieważ chciałbym w pierwszej kolejności pokazać ci właśnie, w jaki sposób administrować siecią komputerową, w jaki sposób poczuć tą administrację, w jaki sposób przygotować się do tego, żeby takim administratorem sieci zostać. Ta cała wiedza, którą poznasz na tym egzaminie, będzie ci przydatna również do tego, żeby właśnie zdać i zaliczyć egzamin certyfikujący Cisco CCNA. I to, co widzisz tu teraz na stronie głównej, to jest właśnie cała ścieżka Cisco, która jest już ścieżką poliftingu. Można powiedzieć, że wprowadzone zmiany wprowadziły taką dość istotną rewolucję, jeżeli chodzi o całą ścieżkę certyfikującą. Mamy teraz tutaj taki poziom entry. Tym poziomem nie będziemy się zajmować, ponieważ to jest taki poziom całkowicie amatorski. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie w ogóle, co to jest komputer, to może sobie zajrzeć do takiego kursu wprowadzającego. Natomiast nas interesuje tu już ten poziom associate. Jest to poziom właśnie CCNA i to jest pierwszy poziom, jaki możesz właśnie zdobyć sobie, jeżeli chodzi o całą ścieżkę związaną z routingiem, switchingiem, z bezpieczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu trzy takie podścieżki, można powiedzieć. CCNA, który teraz na tym właśnie kursie poznasz. Mamy tu również Cisco Certified DevNet Associate. To jest nic innego jak ścieżka przeznaczona, również ta CyberOps, przeznaczona dla programistów sieciowych, dla służb, które się będą zajmowały w przyszłości właśnie projektowaniem sieci opartych o sieci programowalne, jak również bezpieczeństwem sieciowym. Nas interesuje, tak jak już wspomniałem wcześniej, ta ścieżka CCNA. No potem, kiedy będziesz już wystarczająco przygotowany, możesz również spróbować swoich sił w CCNP, ale nie będziemy tu teraz po kolei tych ścieżek omawiać. Generalnie rzecz biorąc, możesz od razu rozpocząć od ścieżki CCNP. Nie jest już wymagany egzamin CCNA, no natomiast na tym kursie zajmiemy się właśnie egzaminami i tematyką związaną z CCNA-em. A co nas tak naprawdę czeka w tym całym materiale? Jeżeli chodzi o ścieżkę CCNA, to sobie kliknijmy może na tej pozycji. Można tutaj znaleźć informacje na tej stronie Cisco właśnie, które pomogą ci w przygotowaniu do zaliczenia tego egzaminu. Egzamin jest dość trudny, jeśli jeszcze nie masz żadnego doświadczenia w sieciach komputerowych, czyli trzeba naprawdę dużo teorii sobie przerobić. W momencie, kiedy będziesz podchodził do tego egzaminu, ta teoria jest bardzo istotna. Tej teorii jest dużo na egzaminie. Ja postarałem się te ćwiczenia praktyczne wszystkie w taki sposób ułożyć, żebyś mógł jak najwięcej tej teorii poznać, ale poprzez praktykę, ponieważ nie było sensu puszczania jakichkolwiek slajdów, regułek do nauki. Uważam, że to jest bezcelowe. Lepiej zobaczyć coś, jak wygląda w praktyce, a potem dopiero właśnie przez to ewentualnie doczytać jakieś informacje dotyczące danej technologii. Jeżeli sobie przejdziesz na tą stronę, to jest tu coś takiego jak Download the Exam Blueprint i możesz tu sobie zobaczyć i sprawdzić konkretnie, jaka tematyka obowiązuje właśnie na CCNA 200-301. Możesz sobie pobrać te informacje w PDF-ie, ale one są tu również dostępne online. Zauważ, że jest to tu podzielone na 6 części. No, w związku z tym mamy tu podstawy sieci, to jest 20%, jeżeli chodzi o wiedzę na egzaminie. No i to jest taka ogólna wiedza dotycząca różnego rodzaju urządzeń sieciowych. Jest tu wiedza na temat protokołów, na temat adresów IP, na temat urządzeń Wi-Fi i różnych innych ciekawostek związanych z samym przesyłaniem informacji w sieci komputerowej, co to jest MAC adres, co to jest ramka, co to jest pakiet. Te wszystkie informacje oczywiście gdzieś tam przy okazji będą wyjaśnione na kursie. Potem mamy informacje dotyczące dostępu do sieci. Tutaj się dowiesz wielu informacji dotyczących sieci WLAN, dotyczących interfejsów trunkingowych, dostępu do sieci WLAN, co to jest i w ogóle jak zabezpieczyć sieć w warstwie drugiej, warstwie trzeciej, Ether Channel będziemy sobie omawiać, no i dostęp do urządzeń sieciowych. Potem mamy tu również coś takiego jak IP Connectivity,
i w tym IP connectivity znajdą się informacje dotyczące konfiguracji protokołów routingu, znajdą się tu informacje na temat adresacji IPv4, adresacji IPv6. Te wszystkie informacje po prostu musisz znać, jeśli chodzi o ten egzamin, i one oczywiście na tym kursie również będą omawiane. Mamy tu IP services, to jest 10%. Czyli utworzenie sobie generalnie NTP, utworzenie natowania, DHCP, SNMP, podstawowe informacje dotyczące SNMP. Jest dużo teorii związanej z SNMP, natomiast ja postarałem się również o to, żebyś tam były zawarte informacje dotyczące praktycznych aspektów, po to, żebyś wiedział, czego się zaczepić i w którym kierunku po prostu iść, jeżeli chodzi o naukę. No, są też tu informacje dotyczące TFTP, FTP, to również postaramy się w trakcie tego kursu przerobić. Potem mamy Security Fundamentals i tu mamy 15%, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo. Tak więc też to bezpieczeństwo zostało na tym kursie gdzieś tam poruszone, czyli uprawnienia użytkowników. Mamy tu również tworzenie tuneli site-to-site, tuneli GRE. Omówione są te tunele GRE, mamy tu warstwę drugą, głównie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli DHCP snooping, Dynamic ARM Inspection i port security, który jest dość istotnym klockiem w całej tej układance dotyczącej bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o technologię sieci VLAN, to również zostały gdzieś tam omówione. Generalnie na egzaminie CCNA jest dość dużo sieci Wi-Fi, a właściwie są sieci Wi-Fi właśnie w kontekście takim konfiguracyjnym, no więc trzeba wiedzieć, jak skonfigurować takie podstawowe informacje dotyczące właśnie kontrolerów. Też to spróbujemy sobie na tym kursie omówić. No i na samym końcu mamy tu informacje związane z automation i programowaniem, czyli takie bardzo proste, teoretyczne w sumie informacje, ponieważ na CCNA-u tam nie ma praktycznych zadań związanych z programowaniem i z automatyzacją sieci komputerowych. Po to powstała w sumie odrębna ścieżka. W związku z tym na kursie nie jest to poruszane, ponieważ no nie chciałem też robić slajdów prezentacji dotyczących stricte teoretycznych rzeczy. To możesz sobie doczytać już samodzielnie, jeżeli chodzi o przygotowania do tego egzaminu. No i tak jak mówię, reasumując, ten egzamin nie jest egzaminem łatwym, ale nie jest też egzaminem bardzo trudnym. W związku z tym no, musisz się troszkę przyłożyć. Warto się skupić na praktyce i potem oczywiście, jeżeli już ta praktyka będzie przez Ciebie opanowana, no to warto sięgnąć do teorii, która to jest naprawdę bardzo istotna w tym kontekście właśnie CCNA. Jeszcze Ci tylko przypomnę, że nie uległo zmianie to, że rejestrujesz się na ten egzamin, wykorzystując chociażby Person View. Musisz tu sobie utworzyć swoje konto. Musisz podpiąć do tego konta kartę po to, żeby za taki egzamin zapłacić. Ze względu na teraz te obostrzenia związane z COVID-19 możesz taki kurs zaliczyć sobie wygodnie w domu, czyli nie musisz jeździć do jakiegoś ośrodka i tak dalej. Możesz go sobie ten egzamin zdać przed swoim własnym komputerem. Oczywiście musisz posiadać również kamerę. To wszystko doczytasz na tej stronie. Jeżeli chcesz taki egzamin sobie zarezerwować, musisz sobie przejść do tego działu For Test Takers, Schedule an Exam, no i wybrać oczywiście odpowiedni egzamin. Możesz tu sobie wpisać również informację dotyczącą, gdzie chcesz ten egzamin zaliczyć, dla jakiej firmy. Możesz sobie Schedule Your Exam wybrać w tym momencie, no i wybrać albo firmę z listy, czyli wybrać tu gdzieś Cisco, sobie poszukać na liście, Cisco Systems, jak widzisz, tam też było miejsce, żeby wpisać ewentualnie z palca. No i tu, kiedy już będziesz posiadał dane do dostępu do tej strony, możesz się zalogować na swoje konto i tam po prostu dokonać wszelkich czynności związanych z rejestracją na taki egzamin. Tak jak mówię, dość fajne jest zdawanie egzaminów online. Oczywiście wygodnie w domu, to jest zawsze jednak bardziej komfortowe rozwiązanie. Tak więc zapraszam do kolejnych lekcji, no i owocnej nauki.